Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Aśka i zapraszam Was na różową inspirację. Chciałam przypomnieć nasze wyzwanie gry w kolory, która rozpoczęła się na początku miesiąca. Przydarzyła się okazja do tworzenia kartki dla dziewczynki, więc uznałam, że fajnie też będzie przypomnieć naszą zabawę. Wszystkie linki znajdziecie pod filmem, także serdecznie Was zapraszam na szejkerowo, różowo i bardzo przyjemnie, mam nadzieję. Witam Was raz jeszcze, kochani, dziękuję, że jesteście. Wszystkim wspierającym też z całego serduszka dziękuję, że ze mną tutaj są i działają. Na początku też zapraszam jeszcze na nadal trwające zapisy, dopiero w sumie ledwo rozpoczęte naszego zimowego albumu. Bardzo Wam dziękuję za takie zainteresowanie nim. Mam nadzieję, że będzie tworzyć Wam się przyjemnie, także serdecznie zapraszam. No i już pod filmem, tak jak wspominam, praktycznie za każdym razem znajduje się też link afiliacyjny do księgarni taniaksiążka.pl. Jeżeli chcecie kupić coś fajnego do poczytania, a może coś innego, ciekawego, to zachęcam do kliknięcia przez ten link i dzięki temu też w jakiś sposób wspieracie też mnie tutaj, bo maleńki procent, taki naprawdę maleńki, ale zawsze to jest bardzo miłe, leci też do mnie. Słuchajcie. Tak jak już wspomniałam, karteczka z shakerem i jeszcze muszę sobie wstać i zabrać folię, bo nie zabrałam foliki. Ciach, ciach i w mgnieniu oka jestem z wami. Przyniosłam ze sobą, słuchajcie, folikę, którą będziemy tutaj sobie ten shaker opakowywać. Zabrałam taśmę dwustronną. Taką taśmę kupicie w sklepie zielonekoty.pl. To jest akurat w wysokości 3 mm, więc fajnie nam tutaj się sprawdzi. Mam też ręczniczki, bo sobie tą moją folijkę troszeczkę odelektryzujemy, czyli płynem antyelektrostatycznym. To jest taki płyn Ania, kupicie go w Rossmanie, w różnych marketach typu Auchan i tym podobne. Ja zawsze ubaw popachy. Także mamy kwiatuszki, słuchajcie, ja mam tu sfoamiranu, mam jakieś powycinane gałązki, mam w papierze, który został mi ze ścinków, są koroneczki, mam też krawdwenki. Wprawdzie tu są takie żółte księżyce, ale myślę, że te księżyce nie będzie problem wyjąć, bo są takie dosyć płaskie te cekinki, więc je wykorzystam w ładne krateczki. Takie mikswenki dostaniecie w różnych, słuchajcie, opcjach. Ja mam taki zestaw MD011. Do tego mam wyjęte jeszcze tutaj takie różne cekineczki z Sizzixa. To jest seria Sherry Blossom i one są w takich kolorach różowiutkich. Tu takiego troszeczkę łososia też opalizującego jest. Mam wykrojoną rameczkę, słuchajcie, i tak trzymałam to, bo chciałam Wam coś pokazać. To jest rameczka, o ile pamięć mnie nie myli. Chciałam powiedzieć Craftelier. Jak się nazywają te wykrojniki? Oh, rany. Krealis? Chyba tak, słuchajcie, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie jest to prostokąt. Jest dosyć duży. I zobaczcie, ja sobie to tak poskładałam z dwóch części. No bo jak chcielibyście, bo chodzi o to, że będę korzystała, słuchajcie, z kolekcji Heartbeat od Alchemy of Arts. I o, ja sobie tu odkroiłam tę drugą część. I on jakby na wysokość nie wystarczy do tego wykrojnika. Ale można sobie taki myk zrobić. Zobaczcie, jak ja tutaj zrobiłam, że rozcięłam to na pół. W tym miejscu i tak będzie dekoracja przez cały ten szejkerek w poprzek, więc myślę, że to się uda. Nie robiłam jeszcze tego w ten sposób, słuchajcie, więc bądźcie wyrozumiali. Widzicie, przez to, że chciałam to pokazać, to nie mam tu wyjętych tych takich, wiecie, dzióbeczków, a ja to muszę mieć wszystko powyjmowane, bo ja dostaję gorączki, jak widzę, że gdzieś tam takie niewyjęte elementy są. Możecie takie szejkerki sobie zrobić z kółeczek, z prostokątów, z kwadratów, jakie tylko macie ochotę. Można zrobić po prostu na przykład kwadratową kartkę i takie kółeczko w środku. My już też tutaj na kanale niejednokrotnie takie różne opcje tworzyliśmy, więc myślę, że coś ciekawego można znaleźć. Całkiem niedawno tworzyliśmy też karteczkę dla. Oj, dziewczynka miała na imię jak? Ktoś pamięta. Moja pamięć, słuchajcie, w tym wieku to już jest taka jakaś zawodna chyba. To była karteczka urodzinowa na 2 latka. Możecie znaleźć ją bardzo bliziutko tu pewnie na. Och, na filmach. No. I tak to Asia, masz pamięć, widzisz. Dobrą, ale krótką. W każdym bądź razie tam też były szejkerki, takie 3 okienka, więc jeżeli ktoś lubi szejkery, to tutaj inspiracja na pewno znajdzie jeszcze jakieś, jak będzie mieć chęć
sobie tam zerknąć. I zobaczcie, z takich dwóch części my tego shakera sobie za chwileczkę złożymy. To w ogóle nam nie przeszkadza, że nie mamy takiej wielkości, jaką potrzebujemy. Tak jak już wspominałam, chciałam ją dostosować do tej kartki. W związku z tym, że ta kartka też sama w sobie, ten wykrojnik jest taki dosyć szeroki, więc tutaj tak teoretycznie nawet nie trzeba by było od spodu oklejać. Natomiast ja chcę, żeby tam wystawało coś, wiecie, żeby nie było tam pusto. A, w drugą stronę, czekajcie. I teraz sobie tutaj połączymy ten nasz wykrojniczek, zobaczcie. Ja sobie go ładnie tu ustawię w tę stronę. Czekajcie, tylko mam tak o, na dół. Zaraz sobie tam dotniemy pozostałe elementy. My i tak, o tu jeszcze muszę powyjmować, my i tak będziemy to tutaj ozdabiali w środku, więc uznałam, tak wiecie, kombinowałam nad tym, co by tutaj zrobić. No to przecież ja sobie to połączę i nie będzie żadnego z tym problemu. Zobaczcie, rozmieściłam go sobie fajnie, tak jak on na tej mojej karteczce będzie. Wystarczy sobie tutaj przyciąć taki cieniutki paseczek, tak jak jest ta nasza. To jest resztka z tego, co docinałam. I my sobie to pięknie połączymy zaraz. Jak już złączę tą jedną część, to już będzie łatwiej. Tylko na tym tutaj, o, przykładamy sobie przy górze i na boczki oczywiście, bo na boczki musi, słuchajcie, muszki zaraz lecą do tego kleju owocówki. Ciach, mogłam trochę szerzej, ale dobra. I tutaj druga część. No i mamy to super, słuchajcie, złączone już. Także przyszłościowo, jak będziecie mieli ochotę na takie jakieś fajne kartki, a będzie przeszkodą to, że macie na przykład jakiś mniejszy papier, to w ten sposób, zobaczcie, można fajnie sobie to połączyć tak i siak. My tu będziemy zaraz to wszystko usztywniali, tym razem właśnie taśmą dwustronną, więc, znaczy usztywniali, robili ten dystansik, więc tutaj ja myślę, że żaden problem nie jest. Póki co przyłożymy sobie jeszcze tutaj folikę. Ja tę folikę zrobię tak, zobaczcie, tak, znaczy na styk, to jest może wielkie słowo, ale tak, żeby jak przykleję taśmę, to ona złapała mi na część folii i na część papieru, bo chcę, żeby wzmocniło się to przez ten papier. No i zaznaczam sobie też, gdzie tutaj będziemy docinać. Może sobie wezmę długopis, będzie mi to lepiej, lepiej zaznaczyć. Ciach. Zobaczcie, ciach. Odetniemy to i trzeba będzie sobie troszeczkę odelektryzować to, żeby nam to potem tam się nie przyczepiały te fruwały. Dobra, taśma jest tutaj, że ona jest, ten długopisik nic nie szkodzi, bo przecież ja mam powycinane elementy z dodatków, to była kolekcja, już patrzę, mam tu ten paseczek, czekajcie, My Little Baby Girl, ja, słuchajcie, girl. Girl, nie girl. Będzie dziewczynka. Fajnie się taka okazja złożyła, bo powiem wam, że w sumie dosyć dawno nie robiłam takiego bobaskowego projektu. Ja sobie tak to troszkę spryskuję tym antyelektrostatycznym płynem. To się przydaje, bo wtedy nam się tak po prostu nie elektryzują do tego te nasze drobinki. O, pięknie wyczyszczone. Na razie sobie to zostawiam na tym ręczniczku, żeby mi się to znowu gdzieś tam nie ubrudziło. Co dalej? Dalej musimy przykleić sobie to, słuchajcie, do tej naszej ramy. Aha, dobra, ja jeszcze sobie najpierw tutaj powyciągam te resztówki, które widziałam, że mi się tu jeszcze... Aha, tutaj się już przykleiło do papieru. A, to będzie zasłonięte. To z oczu, to z serca. Okej. Jedziemy tutaj, jedziemy. No to już chyba jest w porządku. To, co muszę teraz zrobić, to złapać sobie tą folikę. Ja, słuchajcie, używam mojego kleju. Mój klej spokojnie sobie z folią radzi. Ona jeszcze i tak będzie tutaj przytrzymana przez tę taśmę dwustronną. To, co ważne, jeżeli używacie kleju, to, żeby ten klej nie był tak mocno tutaj nałożony, w znaczeniu takim, widzicie, żeby tak nie stał ten klej, nie była taka mokra
smuga, bo co? No bo wiecie, jak przyciśniemy folię, to się nam to rozpłynie. I teraz powolutku sobie tutaj nałożymy folikę. Pamiętamy, że ona jest bardziej tu przy krawędzi. I ciach. Tu troszeczkę sobie przesunę, najwyżej wyczyszczę. Dociskamy. I widzicie, jak ja to docisnę, to ta folia, ten klej tak się rozpływa troszkę, więc dzięki temu mamy to. I ja tak jadę po folii, jadę też po papierze, żeby to tak mocno się trzymało. Oj, tu mi trochę słuchajcie. Mocno w znaczeniu takim, wiecie, no, że teraz już będziemy kleić tutaj taśmę, więc tworzenie shakerów można naprawdę na wiele sposobów. My kiedyś taki live mieliśmy ze wspierającymi właśnie na temat możliwości różnych, jeżeli chodzi o shakery. No i jednym z nich właśnie jest też po prostu tworzenie tego na taśmie takiej przestrzennej. Ja tu mam dokładnie 3 mm, więc pamiętam też zawsze o tym, żeby podkleić jednak klejem, bo i staram się, znaczy staram się, trzeba podklejać ją w ten sposób, żeby nie wychodziła nam poza ten nasz wzór. Jak mamy tutaj taki ażurkowy wzorek, no to musimy pilnować, żeby schować to. Teraz, słuchajcie, przy shakerach ważne jest też to, dzisiaj mam, słuchajcie, słownictwo jakieś, też to, żeby dokładnie od krawędzi do krawędzi pokryć to, bo nie chcemy, żeby nam wylatywały potem te kawałeczki. Ja też mam tutaj dosyć wąską taśmę, więc ona tutaj fantastycznie mi się pasowała w tę szerokość tej ramki, ale to też trzeba pilnować tego, żeby potem, wiecie, jak nie macie, trzeba kombinujecie coś, żeby nie wystawały nam te nasze... Czy ja dzisiaj taka jestem jakaś niesłowna? Nie wystawała ta taśma, żeby nie była widoczna, ale musimy docisnąć od jednej krawędzi do drugiej. Tu musi być to ciasno wsunięte, czyli nie może nam tu wyjść ani kawałeczek, ponieważ będą wylatywały nasze. Lepiej sobie tu najechać, widzicie, na drugą warstwę i to tu wcisnąć do środka. I wtedy mam zamknięty ten obieg jakby, nie wyleci mi tam nic z tego. Lecimy z drugiej strony. No, słuchajcie, patrzyłam, o tu mam niepowyjmowane te. I znowu trochę sobie nożyczkami najeżdżam i zawsze to lepiej tam, wiecie, tak wcisnąć, a ja tutaj jeszcze trochę przesadziłam, ale wiecie jak to jest. Lepiej wcisnąć niż potem mieć to nie takie, żeby nam tam wylatywało wszystko. Zobaczcie, tutaj jeszcze są. Ja taka dzisiaj jakaś taka ślepowata jestem, nic nie widzę. A ja tak, jakbym, wiecie, przegapiła, to bym to potem wyjmowała, bo u mnie nie ma bata, żeby zostały takie farfocelki. Dobra, mamy w tym momencie ten nasz shakerek. Można powiedzieć, że gotowy, tak? Czyli jest oklejony dookoła i to, co mówiłam, tu będziemy tworzyli dekorację, więc to łączenie sobie zasłonimy. I dzięki takiemu, słuchajcie, połączeniu jak najbardziej można wykonać sobie taką szybeczkę dowolnej wielkości, można by rzec. Nawet jakby krojnik jest na przykład mniejszy, a chcemy większy, to pyk, pyk i w ten sposób. Tu mieliśmy w tym momencie papier krótszy, a potrzebowaliśmy wyższy, więc pyk, pyk, mamy łączenie pod warunkiem, że właśnie w środku ta dekoracja będzie przechodziła i połączy nam ze sobą te elementy. Mamy tutaj 3 mm. Więc super. I jeszcze jedna rzecz, ja sobie tu już sięgam po ten mój pyłeczek. Czy ja mam z tym moim pędzelek? A tu jest, dobra. Jeszcze taka jedna dosyć ważna rzecz, słuchajcie, żeby sobie też tu odpuścić troszkę te, znaczy może nie odpuścić, tylko ja mam ten taki proszek do embossingu i ja zawsze te, jak robię na taśmach shakerki, to sobie to tu trochę, to jest superowy, ale taki oporny. Może trzeba go trochę, teraz ten pyłek cały na mnie, ale żeby było, na szczęście ładnie pachnie. O, teraz trochę leci bardziej. Żeby to spowodować, żeby nie kleiły nam się te krawędzie, bo nie będą się łapać do tego cekinki, nie będą nam się od spodu przyklejać. Nasza rameczka jest gotowa.
póki co odkładam ją na bok. Ja tutaj skorzystałam, słuchajcie, z arkusza, wycięłam tę rameczkę i został mi jeszcze tył na kartkę z tego arkusika tutaj różowiutkiego. Mam tego proszku pełno. No i teraz chciałabym coś jeszcze do środka. Ja chciałam Wam pokazać, że to nie musi być takie, wiecie, różowe wszystko, tak jak robiliśmy na live, ale jakieś takie bardzo delikatne łączenia, gdzie tam ten różowy jednak widzimy. Jak najbardziej. Mogłabym też to tutaj do środka, ale chyba podoba mi się to z tymi... Wprawdzie tu mamy trochę dróg do góry nogami i to mnie tak nie bardzo... Znaczy ogólnie rzecz biorąc, jakoś mi to tak nie przeszkadza, gdzieś tam w tle jest, ale tu będzie to tak mocno widoczne i chyba tutaj... Tutaj jest troszkę za dużo beżu. W sensie takim, wiecie... Ale ja wiem, co ja zrobię. Czekajcie chwilkę. Ja wiem, co ja zrobię. I ja będę potrzebowała... To możemy to połączyć ładnie w środku. Jeden taki kawałeczek, żeby właśnie to tło było, czyli ten środek, gdzie tam będzie ten shakerek nam latał. A do środka potrzebuję dwa, więc wezmę sobie je i zaraz coś wykombinujemy. Słuchajcie, zobaczymy, czy to się da zrobić tak, jak sobie myślę. Jak popsuję, to popsuję. Takie życie. Nasza kartka ma, ja chyba nie wspomniałam, 10,5 na 21 cm. Rzadko kiedy takie kartki robię, no ale czasem się zdarza. Ja już to tu odsuwam. I musimy teraz, zobaczcie, ciachnąć sobie, jak mamy 10,5. No to wiecie co, ja zrobię tutaj, powiedzmy sobie tak, 10,4 i zobaczymy, jak to wyjdzie, bo chciałabym mocno zakleić ten przód, żeby ta rameczka tam siadła. A na wysokość... Okej. I tu sobie też rozdzielimy. Tylko zobaczymy, czy ona będzie tu leżała. Myślę, że to da radę. Do środka, słuchajcie, no chyba będę musiała sobie z dużego arkusza potem dociąć, bo z tego no oczywiście mi nie wystarczy. Czekajcie. No, spokojnie. I teraz zobaczcie, tutaj, żeby zrobić to tło, to w tym samym, teoretycznie mogłabym też zrobić to wszystko z tych małych bloczków. Też myślę, że nie będzie problemu, tylko musielibyśmy sobie je w środku połączyć czymś. No po prostu tutaj, zobaczcie, tutaj sobie rozcinamy, bo my to będziemy mieć wszystko zasłonięte tymi dekoracjami, więc spokojna głowa, można sobie to w ten sposób połączyć. No i jedziemy już z górą. Ja mam jeszcze takie duże arkusze, no ale tak się właśnie zastanawiam, czy to łączyć też, tak jak robiliśmy tutaj, czy, no, czy po prostu wziąć sobie duży arkusz. I mamy, słuchajcie, tak. No i teraz nasz spód. Papiery można połączyć w różnoraki sposób. Słuchajcie, można wykrojnikiem paseczek ozdobne sobie wykroić taką koroneczkę i przykleić w tym miejscu i ładnie też, wiecie, łączymy papiery. Czasem zostają nam różne ścinki, kawałki gdzieś tam, wiecie, z albumowania i tak dalej, więc w ten sposób możemy sobie też poradzić. Zobaczcie. Tylko po prostu trzeba się nie bać tego. I jak my tu sobie teraz przykleimy rameczkę, zobaczcie. I zaczniemy to dekorować, to wszystko się tu zasłoni, nie będzie widoczne. Ale tak jak mówiłam, pod warunkiem, że ta dekoracja idzie przez środek i będzie całkowicie to zasłonięte. No i zostają nam te ścineczki. Tu jest ten jedyny problem właśnie w tym, że mamy takie, widzicie? Ale z drugiej strony przecież mogę to zrobić tak, że będzie taka szeroka rameczka dookoła, tylko muszę zrobić ją taką samą z jednej, jak i z drugiej strony. Więc tutaj akurat się to świetnie, słuchajcie, sprawdziło. Ja zaraz zobaczę, na ile, bo ja tam odcinałam ten kawałek. No dobra, niecałe 10, więc zróbmy to też z drugiej strony, tak? O. No i będziemy mieli połączone dwa. A tutaj mogę albo to, albo to. No, zróbmy to. No i tutaj już muszę iść za ciosem, czyli zrobić taki sam myk, jak zrobiłam tam. Muszę to zwężyć wszystko.
I zobaczcie, jak teraz sobie przyłożymy. A tu mam jakąś zjechaną tą bazę, nie wiem. Widzicie, jest, wprawdzie jest rameczka, ale ona jest taka z wszystkich stron. W sensie taka, wiecie, szeroka z wszystkich stron. Nie wiem, czy się dobrze wysławiam. I wtedy uważam, że nie jest to takie rzucające się w oczy. Po prostu wygląda tak, jakby to tak miało być. Jest równiutka po każdej stronie. Ja sobie jeszcze tylko przejadę bazę, bo takie mam tutaj dziwne... aha, dobra, nie przejadę, bo... No to już nic. Jakoś to z tej jednej strony. Dopiero teraz to zauważyłam, jakby krótsze było, ale nic nie szkodzi, słuchajcie. Przekładamy sobie teraz ładnie równo, żeby z wszystkich stron ta biała rameczka taka wydawała nam się, że jest, widzicie, równiutka. Wcale nie uważam, że to jakoś tak nieładnie wygląda, a fajnie mamy papier wykorzystany. Teraz muszę tylko pomyśleć, jak to połączyć. Fajnie jakby było tak, bo tak czy siak, w którą stronę bym nie zrobiła, to gdzieś będą do góry nogami będzie druk, nie? I myślę sobie, że z dwojga złego chyba wolałabym, żeby, jeżeli już ma być, to z tej strony, bo tu będą życzenia, więc chociaż, a nie, dobrze, no nie, czekajcie, tu, aha, czyli dobra, tutaj nie mam innej opcji, czyli w tą stronę możemy je połączyć, bo wtedy tu będzie do góry nogami druk, a tu będzie dobrze. Choć wolałabym w tę stronę, bo wtedy będą te kwiaty tak na krawędziach. Ojej, czy ktoś tam będzie patrzył, w którą stronę jest druk, słuchajcie. Zrobicie jak uważacie, ja tu dam do góry nogami, bo mi się tak podoba. Ale ten druk jest taki delikatny, wiecie, ktoś by się musiał bardzo mocno jakoś przyglądać i próbować wyczytywać, co na nim jest, gdyby chciał się tak bardzo doczepić. No i jedziemy znowu z taką białą ramką, sporą, fajną, żeby była z wszystkich stron. I tak moim zdaniem, jeżeli jest to zrobione równo, wszędzie tak samo, to chyba jakby nie ma to jakiegoś, nie koli to w oczy, że to taka jest, wiecie, biała ramka. A fajnie to pasuje. Gdybym miała na przykład z jednej taką rameczkę, a z drugiej dobrze docięte równo i w ogóle bez ramki, to wtedy by mi się rzucało w oczy. A ja takie mam wrażenie, że uciekam z kadru. Jak zwykle zresztą zawsze. Dobra, ale już jestem z powrotem chyba. I zobaczcie, nawet jak mamy tutaj taką rameczkę dosyć sporą, białą, nie wygląda to źle, jeżeli ona jest równiutka ze wszystkich stron, a tu się będzie zasłaniała. Co teraz? No teraz to najlepiej to by było nasypać tutaj i potem przyłożyć kartkę, ale wiemy, że nie jest to wcale takie proste do zrobienia, więc ja zdecydowanie nasypię sobie tu, jeszcze gdzieś wyjmuję, na środeczek. I to, co też ważną rzeczą jest, uważać, żeby nie nasypać zbyt dużo, żeby nam te koraliki latały w środku. Ja mam taki pojemniczek. No jak zwykle, słuchajcie, pojemniczek diabełek chyba ogonem przykrył, ale no ja tu mam remont w pracowni, więc no, bądźcie wyrozumiali. I teraz tak, mamy tutaj, słuchajcie, te nasze piękne elementy shakerowe. I jedyne, co z nich wyjmuję, to takie te okrągłe, widzicie, perełki, bo one są tutaj zdecydowanie za duże. I ja to wiem, że jak potem się to zamknie, to będą przeszkadzały. Tu są jeszcze takie maleńkie, myślę, że te maleńkie, no i jeszcze wyjmuję te żółte księżyce, bo one mi tu po prostu kolorystycznie nie odpowiadają. Są tu jeszcze takie żółte, delikatne gwiazdeczki, ale przeraża mnie myśl o wyjmowaniu ich, bo ich jest tutaj sporo, bo to jest taki, wiecie, znaczy nie pyłeczek, ale takie drobne elementy, chociaż może tym bym to mogła. Chociaż mamy tutaj takie beżowe, a te gwiazdki nie są aż takie, wiecie, że to jest taki mocny żółty jak ten księżyc, no ale jednak widzę ich tutaj i chyba by mnie tam denerwowały. Zostawiam zatem sobie tu białe chmurki, białe serduszka, białe gwiazdki, różowe chmurki, cekinki. Tutaj te cekiny są w taką jakby różową czy czerwoną, ale ona tak nie wygląda, że jest czerwona, bardziej taka różowa, fuksjowa siateczka. I mam wrażenie, jakby na takiej kremowej bazie, podstawie był ten cekin, ale on tu taki nie jest w oczy się rzucający. O, tu widzicie, jak się schowała? Diabełek jeden. Taka duża. Nie, to jest zdecydowanie za duża kuleczka. Ona by
Do takich shakerów zawsze, słuchajcie, chyba że zrobicie bardzo wysoki shaker, to wtedy można poszaleć, ale jak jest taki płaskawy, jak to się mówi, no to lepiej nie ryzykować, bo potem te cekinki utykają i one nam się nie przesuwają. I ja jeszcze tutaj dołożę sobie sizzixowe kółka. Takie, o, jedne są takie duże, a drugie takie malutkie, śliczne. Obusie, te krawędzie muszą być puste. Mamy też tu takie piękne gwiazdeczki. One są bardzo płaskie, ale też słuchajcie, zawsze pamiętajcie o tym, że nadmiar elementów powoduje to, że, no, że one po prostu mogą zacząć się zblokować. I tu też mamy kółeczka, ale tu mamy takie cekinki z kropeczkami w środku i one są trochę ciemniejsze. A tutaj te, nie wiem czy to, nie, to chyba nie są z tych wyciętych. No ja myślę, że tu już będzie dosyć. Jakoś taka nie jestem przekonana do tych kuleczek. Tu mimo, że one są takie malutkie, to coś mnie w nich niepokoi. W znaczeniu takim, no, że mogłyby mi się tu blokować. Chociaż może się mylę. Dobrze, tak by to było. No i mamy tutaj różnorakie. Ja jeszcze tam mam takie, ale już nie będę chyba tu przesadzała. Mam jeszcze takie cekinki z jeszcze innej firmy. Też mam chyba to z Kraftwenny. One są w takich okrągłych pudełeczkach, ale ja myślę, że tutaj to już, słuchajcie, w zupełności wystarczy. Jest taka dosyć spora kartka. Jeszcze zerknę, co ja to tam mam. Tu są, słuchajcie, jak one się nazywają? Flamingi? I rany boskie. Ja to mam jeszcze nieotwarte. Nie wierzę w to. Ja już to mam chyba ze 100 lat. Nawet sparciała taśma na tym. No nie do wiary. Słuchajcie, taśma sparciała. Ja się teraz boję tego otworzyć, bo myślę, że w niektórych miejscach, widzicie to? Ta taśma nadal trzyma. O, bo tutaj jest. No i to są taśmy właśnie, nie? Jak ktoś jeszcze ma wątpliwości, że że wiecie, że taśmy tak super trzymają. Prędzej czy później każda taśma gdzieś tam przestanie dobrze trzymać, więc dlatego ja tak wolę w tych albumach wszystko klejem. Dobra. Widzicie, totalnie sparciała, czyli zeszło to wszystko i o, dało się otworzyć. Mamy tutaj fioletowych, nie chcę tu, słuchajcie, wiecie, że ja jestem antyfioletowa, ale są tu piękne cekinki opalizujące kwiatuszki, które mogą nam tu wprowadzić trochę takiego fajnego zamieszania. W ogóle takie kryształowe są te cekiny, jakby jest to opalizujące, ale... I są jeszcze takie śliczne perełki, ale one znowu też są okrągłe, więc już wolę nie ryzykować z nimi. O, troszkę się tu poświeci i będzie super. Dobra. Ok, aż słonko zaszło normalnie z wrażenia. Takie fajne, zaraz wam powiem. Nie wiem, czy one jeszcze są w Kraftwennie, bo ja naprawdę bardzo długo już je mam. Ojejku, to już tu wyblakło. Pamiętam. Flamingo Mambo? Jakoś tak. Może jak zapytacie Martusi, jak ktoś będzie chciał, to będzie wiedziała, czy jeszcze to jest, czy już tego nie ma. Ja właśnie to odkryłam na półeczce, bo zupełnie o tym zapomniałam. Zdejmujemy sobie teraz, słuchajcie, tego naszego, z tej naszej taśmy bąki. I czeka nas karkołomne zadanie. Ja polecam zawsze, żeby sobie klejem tutaj jednak przejechać, bo po pierwsze lepiej to złapie,
No, znaczy oczywiście, że trzeba klejem, bo to taśma, ale też zrobi nam, wiecie, taką przysługę, że będzie nie chapsnie się nam od razu ta taśma, ten klej tak do papieru i będzie można tym trochę lawirować, czyli sobie tym jeszcze poruszać i przesunąć to, bo jak kleimy, tak wiecie, taką taśmę, jak tutaj jest do papieru, no to ona po prostu łapie i już ją trudno przesunąć. No a tutaj jeszcze może być taka potrzeba, że będziemy chcieli sobie to poprzesuwać w prawo, w lewo, dopasować, tym bardziej, że my tu nie mamy tej możliwości za bardzo ruszania, bo tam te cekinki nasze są. No i to wiecie, co ważne, to tak to rozsmarowuję, żeby nie wpłynął mi ten klej pod na drugą stronę, ponieważ będą się łapać te nasze cekiny potem do tego. To też jest, wiecie, ważne, żeby na przykład jak robi się shakery, troszeczkę zostawić do wyschnięcia lekkiego to, bo zawsze wtedy łatwiej. No i my teraz jedziemy z tą naszą górą. Widzicie, jak jest ten klej, to jest to po prostu łatwiej troszkę ten poruszać, poprzesuwać jeszcze. No i już mamy. Jeszcze sobie sprawdzę, czy to jest dobre. Czasem, wiecie, człowiek nie spojrzy. O, ładnie latają. Jeszcze nimi nie telepię na wszystkie strony. Chcę, żeby dobrze złapała ta taśma tu. Ja wiem, że to kusi, żeby już sobie tam posmyrać tym, jak nam to tam lata, ale musimy patrzeć na boki, czy to przylgnęło fajnie do kartki. Mieć to na razie na uwadze, żeby tym póki co nie ruszać. Niech to się wszystko przyklei, a my już możemy sobie powolutku zacząć układać jakąś kompozycję tutaj. A jak to fajnie wyschnie, to sobie już tym potyrtamy na wszystkie strony. Więc tym się nie przejmujcie. Ta przyjemność nas nie ominie. Ja myślę sobie, że będzie tutaj fajne położenie koroneczki, bo ona nam zaślepi to, no i będzie już tutaj póki co spokój, chociaż i tak będziemy tu kompozycję układali, ale ta koronka robi taką podstawową robotę. Trochę ją wysunę w dół, żeby wystawała poza kompozycję. Ok. No i teraz możemy zacząć sobie układać. Chociaż sobie zerknę, już takie dosyć, no, późne popołudnie i ten obraz robi się już szaro-buro. No i obraz też się taki robi, ale coś tam podziałam. W związku z tym, że to są urodzinki, ja tu wybrałam, zobaczcie, taką fajną, taki fajny element. Ja sobie jeszcze, słuchajcie, sięgnę po taśmę. Lubimy robić sobie... Oj, nie wiem, czy za mocno nie uderzyłam w telefon. Przepraszam Was, będzie kombinowane. Wiecie, że ja lubię te dystansiki tworzyć, więc no też tutaj możemy się troszkę pobawić. Kartka i tak jest, wiecie, spora, więc ona tak czy siak idzie do pudełka. Chciałam powiedzieć kooperty. Idzie do pudełka, więc nie ma co sobie żałować. Czy ty musiałaś spaść na ten klej? Dobra. Czekajcie. Tu. Mamy tu fajnie, słuchajcie, na dystansiku. No, mamy jesień. Ja już kombinuję tutaj nad oświetlaniem, doświetlaniem, bo wiecie, gdybym miała liczyć tylko na taką ładną pogodę, gdzie ten obraz jest taki fajny, super, no to za wiele bym nie ponagrywała. Także już dobry czas wyjąć soundboxy i mój reflektor do nagrań. I zobaczcie, jedziemy sobie tutaj z torcikami. One sobie pójdą w górę. A tu będziemy budować wszystko na tych kwiatuszkach naszych. Tu miałam taki duży... O, jest. Tu jest troszeczkę taki fajnie duży element. Zastanawiam, czy on lepiej nie będzie wyglądał w dół. To jest... O, takie gałązeczki to sobie pójdą na spód. Koronka się przesuwa. Ja już mam tu klej na gorąco rozgrzany, więc będę się wspomagała klejem na gorąco. W związku z tym, że jest tu materiał, to zawsze lepiej, że tym klejem na gorąco sobie troszkę pomożemy. No po prostu szybciej. Klej normalny, introligatorski, ten, który mam, no, on jak najbardziej złapie, ale no po prostu czekanie na to, aż on by tam zadziałał, wolę sobie szybciej to klejem na gorąco zrobić. Weźmiemy sobie pianeczkę 2-milimetrową, żeby to tutaj teraz wszystko fajnie podnieść.
u domu. Ok. Oczywiście sobie to zrobię, słuchajcie, klejem na gorąco. No bo tak jak mówiłam, mamy tu materiał. Dobra, to zostawiam, tam będzie można wsunąć jakieś elementy. Tutaj ten kawałeczek. No i pracujemy, słuchajcie, teraz, żeby sobie to tu pięknie podkręcić. Ja mogłam tu włożyć jeszcze te kwiaty, słuchajcie. Chociaż nie, niech te prezenty są na tym. No, czas na decoration. Ja tu sobie wycięłam z tych elementów, znaczy z tych, wiecie, jak wycinałam shakera, to zostały mi no, te środki. No i to wykorzystałam do wycięcia listeczków. Ja na razie je wsuwam tak luźno. Zobaczymy, czy one tu będą potem pasować. Jak nie, to wyjmiemy. Jak tak, to zostawimy. Bo tu jeszcze muszą iść zwierzaczki, dlatego ja tu nic nie podklejałam. Jest miś i jest króliś. Na razie go daję do góry. Bo ja sobie tak myślę, że jak przyjdą tu kwiaty, to on tak fajnie będzie od góry odstawał. Na misiaczka oczywiście taśma. Ja sobie ją zostawię do samego końca, bo ona się tam schowa fajnie pod spód. I tak jej nie będzie widać i tak. I na prezenciczkach jest ładnie. No i może tu króliś. I teraz mamy tak, zobaczcie. Miś, o, zapomniałam się i już to puściłam. To już się gdzieś złapało trochę, ale dość fajnie lata. One czasem się zablokują, jak się potem mocniej porusza nimi, chociaż tam może się złapały za klej. Taka opcja też istnieje. No to jeszcze tam nie wyschło, ale to takie naprawdę pojedyncze. Ja myślę, że króliczek pójdzie sobie do góry i teraz mamy tutaj płateczek, jest wyżej misio na jedynce, więc króliczek pójdzie tutaj pięknie na dwa, na uszku. Żeby nam się podniósł troszkę do... Oj, ale mi to wystrzeliło. Żeby nam się troszeczkę do góry podniósł, więc na uszku idzie na dwa, a tutaj pójdzie sobie na jeden. Chciałam, żeby to takie zróżnicowane było, fajnie się przekładało. Ok, no i idzie króliczek troszeczkę niżej. Ładnie z tych kwiatków będzie sobie wychodził. Bo tak jak wiecie, będziemy robić jeszcze tu dekoracje, więc to nie koniec, także nie ma strachu. Jak nie chcecie robić wszystkiego na piankach, można też, pamiętacie, nalewać na grafikę trochę. Poczekać, aż chwileczkę zaczyna to tak już, wiecie, przesychać. I dopiero sobie kładziemy tak delikatnie, nie dociskając. Znaczy dociskam tyle, na ile chcę, żeby to poszło do góry, więc tutaj akurat... Tu możemy sobie listeczki trochę wygiąć i jeszcze też wsunąć. To ma ten plus, że jeszcze tam to złapiemy. Tu mamy liście z kolekcji, więc też możemy sobie tam je wkręcić. Żeby tu się tak ładnie zatłumiło nam. O, i torcik ładnie zasłonięty i tu już powoli komponujemy sobie kwiatuszki. Dwa kwiatuszki. Pamiętacie, jak robimy, jak chcemy sobie trochę spłaszczyć to, bo wiemy o tym, że żeby zrobić takie piękne kwiaty, no to jest to trochę tam takie wypuklejsze bardziej. Ja sobie to łapię, ścinam i tutaj, żeby mi się nie rozsypał przód, bo jak mamy pręciki czy coś, no to one, wiecie, wychodzą na zewnątrz, więc trzeba to od razu też złapać, żeby to się nie rozsypało. I kładę sobie tutaj do środka. Tu jest takie bardziej płaskie, więc myślę, że tu nie będzie z tym problemu. Zwłaszcza, że ja chcę go dać tak troszkę tu na spód i trochę pod kątem. Myślę, że fajnie to tu się zagra. Teraz mi się ciągnie klej wszędzie. No i jedziemy, zobaczcie, znowu sobie z listeczkami. Tu będę jeszcze teraz to wszystko uzupełniała ładnie
kwiatuszki. Fajnie te listki tutaj, słuchajcie, pasują. Tak troszeczkę takiego życia wprowadzają. Ok, a mogłam w sumie to położyć na kwiatku. Czekajcie, może jeszcze się da to zrobić. Bo on tu jest taki dosyć spory. O, czekajcie, może tak. O właśnie, żeby było widać kwiatuszek od spodu, a żebym nie musiała kombinować i wsuwać go jakoś osobno. Dobra. A tu już potem pójdą listki. Rany. Mam jeszcze takie, słuchajcie, z wykrojniczków od Lady E Design. O. To są takie gałązeczki, fajne kropeczki różne. Zaraz zobaczymy. Może to się też tutaj da gdzieś. Jedne są takie troszkę jakby zimowe. Ja nie wiem, czy to w ogóle była kolekcja zimowa, bo ja już nie pamiętam, powiem szczerze. Ale te są takie urocze kropeczki. Myślę, że te urocze kropeczki to tutaj całkiem fajnie nam się sprawdza. I na przykład tutaj. Tylko one muszą być takimi tylko dodatkami, czyli takie, wiecie, wsunięte gdzieś tam tak dyskretnie. I jeszcze sobie najpierw tą koroneczkę powtykam. Ale ten klej się wybitnie ciągnie. Spróbujemy podrzeć i gdzieś tutaj jeszcze zrobić taki sztuczny tłok. Słuchajcie, ta koronka uwielbiam. Ona taki fajny robi taki zamęt. Czyli ja już to mówiłam dużo razy. Nie jest taka narzucająca się, że wiecie, tak nie wiem, mocno się w oczy rzuca i tak, taki robi no takie niefajne wykończenie, ale tak te niteczki takie poszarpane, fajnie wychodzące robią taką robotę do kartki. Ja sobie tu trochę na folię. Spodu tu jeszcze na pewno jakiś listeczek czy coś dołożymy, no bo tu nie ma opcji, żeby bez. I tu jak się tak ciągną takie nitki, ja tylko tutaj, zobaczcie, na listeczek trochę, tyk, i tak ładnie to tu gdzieś mi wychodzi. Jak za długie, to sobie trochę podkręcę. I co dalej? No dalej to by jeszcze można było to dalej wpychać, wiecie. Wy mnie znacie, więc u mnie to może być tak, że film mógłby trwać 2 godziny i ja będę przez te 2 godziny tutaj wyciskała non stop jakieś elementy, ale... Okej, dobra. No i troszkę listeczków, bo listeczki muszą być, żeby tu fajnie to zdelikatnić. Ja się zastanawiam jeszcze nad tym kwiatkiem, zawsze mogę go trochę zwężyć i ładnie sobie wsunąć pod te kwiatuszki tutaj, że będzie ładnie od spodu to wystawało. O, jest uroczo. Ja już teraz wszystko kleję na kleju na gorąco, bo to będzie taki szybszy efekt. Pamiętamy też o tym, bo ja zawsze to wspominam, że można między płatki kwiatów ładnie gałązki wtapiać. One też świetnie wyglądają, więc polecam. I tutaj. No i uroczo to mamy. I tam sobie, słuchajcie, cekinki latają. Czasem się nas troszą, czyli położy się jeden na drugim i się zrobi korek, ale ogólnie rzecz biorąc fajnie się przesuwają. Tu sobie tylko złapiemy. O. Niteczki. Tu odsuniemy. To był taki mniejszy, może by tu... Nie, chyba są takie, wiecie, podobne bardzo. Chyba bym nic tutaj nie dodawała, jeżeli chodzi o jakieś cykinki, ozdóbki i tym podobne, bo wydaje mi się, że tutaj już dużo się dzieje tych wszystkich elementów. Patrzę jeszcze na tą koroneczkę, bo tutaj się zerwał ten taki kawałek, gdzie te jakby koraliki takie są, ale jakoś mi to tu już teraz... No wiecie, dobrze przyłożyć, ale też można szybko wyjąć. I tutaj jedziemy sobie jeszcze od spodu, żeby się tutaj takie białe, ładne, a też może takie zielone, ładne. Słuchajcie, te liście w ogóle są takie długa gałązka, a tu nic, nic, nic i dopiero
I teraz sobie zrobimy tak i to skrócimy. Dlaczego nie? Zobaczcie, tego i tak nie będzie widać. O, widzicie to? Bo wsuniemy to pod ten nasz element. I siach. Może nawet pod te białe. No teraz to tu ma trochę za długie. O, oj ty niedobry. Tutaj. I już super, żeby troszkę tej zieleni było tu na dole. No i mamy to fajnie. Oprócz tych ciągnących się kawałeczków skleju na gorąco. Mam przy sobie, słuchajcie, mojego dekomiksa białego. Zastanawiam się, czy coś tutaj jednak nie przemycić z tych elementów, ale nie chcę, żeby to było coś tak mocno... Nie, słuchajcie, tam już te cekinki się tak mienią, że chyba jednak zrezygnuję z tego. Okej. To by już zostało. Czy jeszcze coś dodajemy? Słuchajcie, ja sobie gdzieś odłożę... Ach, dobra, już nie przyniosłam znowu gdzieś te moje chlapania. Znowu mówię, a one zostały... One zostały w domu, ale chyba chętnie bym troszeczkę takich chlapań tutaj przyniosła. No i zobaczcie, zrobił się korek, ale jak to tam wszystko się parę razy... słuchajcie, przerzuci to. Fajnie to wygląda. Ja będę drukowała dopiero karteczkę z napisem tutaj, bo będzie imię dziecka po prostu na tym z życzeniami na tej kartce. Będzie imię dziecka, urodzinki. To była chyba Julia? Juleczki? Chyba tak jakoś mi się wydaje. Myślę, że gdzieś tutaj ten napis, w sumie mogę z Wami pokombinować, gdzie go włożyć, ale... Ale ja będę dopiero go drukowała, bo muszę sobie, wiecie, jak będę drukowała życzenia do środka, to od razu na dole sobie też paseczek wykorzystam ten, tą okoliczność, że drukuję życzenia i robię zawsze taki pasek u dołu. I tam sobie to zamieszczam. Urodziny albo Juleczka. Zobaczymy, co tam jeszcze pani... powie, ale nie chciałabym pozakrywać tych elementów, więc myślę, że może tu faktycznie. Tak wiecie, żeby nie zakryć tego, co się napracowaliśmy, no bo kurczę, tyle roboty, a potem się położy napis i się wszystko zakryje. Może faktycznie z tej strony. Dobra. Myślę, że tak to będzie ok. Teraz to tylko zachodzę w głowę, jak ja to obrobię w tej pogodzie. Ale słuchajcie, mam nadzieję, że już wkrótce dotrą tutaj te moje... Bo ja mam softboxy, ale jeden mi troszkę się rozwaliła ta czasza, tak nie wiem dlaczego, po prostu przestała się kleić, tak się sklapnęła, nie idzie jej postawić, jak jestem zdenerwowana nią trochę, no ale nic nie zrobię, więc zamówiłam nową i czekam. Na ScrapMas będzie wszystko, jak znalazł. No i co? Tak wygląda, słuchajcie, karteczka. Tutaj do środka będę jeszcze życzenia drukowała, tak jak mówiłam, i od razu sobie wydrukuję ten paseczek na zewnątrz, więc myślę, że Juleczka będzie. Chyba wydaje mi się, że to Juleczka była. Widzicie, jak ich się zbierze więcej? To wszystkie na słupek się zbiorą. Ale trochę się porusza ten i już sobie tutaj w środeczku latają. Także kochani, dzisiaj troszeczkę nawiązania do koloru miesiąca. Mam nadzieję, że praca Wam się podobała, że jeżeli ktoś będzie potrzebował, że się zainspiruje. No a ja powolutku z Wami się żegnam, chociaż cały czas coś mi tutaj brakuje takich, te, wiecie, te takie moje dyndadełka, które są też te koronki, to tak nie do końca mi tu pasuje, a z drugiej strony jakby tu pusto było, no sama nie wiem, powiem Wam szczerze, a może tylko mi się wydaje, a może powiecie w komentarzu, co by tu mogło się znaleźć. W każdym razie ja na razie pracę na tym zakończę.
Bardzo dziękuję za wspólne tworzenie. Zapraszam Was cały czas jeszcze na warsztat online. Zapraszam na ten link afilacyjny, o którym wspominałam. To jest wszystko, słuchajcie, pod filmem. Zapraszam na grupę skrabmasową. Tam już powolutku zaczyna się fajnie dziać. Od niedzieli teraz już zaczynamy prezentację sponsorów. O, jest właśnie. Prezentację sponsorów, więc już Was tam zapraszam bardzo serdecznie. Poznacie wszystkich naszych sponsorów tegorocznego Skrabmasa. Ja myślę, że to już jest taka tradycja, że przedstawiamy sponsorów, pokazuję ich miejsca w sieci, gdzie możecie ich znaleźć, a może zrobicie sobie jeszcze jakieś przedskrabmasowe zakupy, żeby razem z nami i ze sponsorami tworzyć. Na pewno będzie nam bardzo miło. A ja widzicie, gadam i dokładam. No i to tak ze mną robota jest. Już mówię, że kończę. W każdym bądź razie, słuchajcie, bardzo serdecznie Was zapraszam właśnie do tych wpisów. One będą w dwóch blokach codziennie o godzinie 9 i o godzinie 18. Mam nadzieję, że będziecie i że też zawsze jakieś miłe słowo dla każdego sponsorów zostawicie. To jest też dla nich miłe, słuchajcie. Oni ze swojej strony dają super fajne nagrody, więc też na pewno będzie im miło, jak poczytają parę fajnych słów na swój temat, więc ja Was zapraszam na grupę i na wszystkie inne miejsca, gdzie będzie się dziać zabawa. Dzisiaj Was ściskam, pozdrawiam, do zobaczenia, do następnego razu, do soboty.